Piosenka Justyny Steczkowskiej na Eurowizję cieszy się ogromną popularnością, ale czy wiesz, o czym jest właściwie Witcher Taroforo? Jarga, Drago, Bese, Trado. To nie losowe słowa, a nazwy słowiańskich Agm. Nasi przodkowie wierzyli w Agmy, czyli specjalne słowa mocy, których wypowiedzenie miało uczynić ich życie lepszym. Spośród 25 takich Agm w piosence Witcher Taroforo znajdziemy ich 9, na przykład tytułowe Taroforo to nośnik energii miłości między dwojgiem ludzi. Jarga oczyszcza z negatywnych energii i pomaga w utrzymaniu zdrowia. Drago przyciąga pieniądze. Vese to agma sławy i kariery. Trado pomaga w prowadzeniu przykładnego życia. Istra to agma refleksji i wyciągania wniosków. Vejar pomaga we wglądzie w prawdę o sobie. Valve sprzyja nowym ideom i wyzwaniom. A Ladodeja pomaga oprzeć się pokusom. Czy teraz piosenka nie jest bardziej zrozumiała i kto jest Twoim faworytem do reprezentowania Polski na Eurowizji? Daj znać w komentarzu i koniecznie obserwuj mój profil po więcej ciekawostek z Eurowizji.